Świat piłki nożnej chyba nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii jest Zbigniew Boniek. Zibi ma w swoim dorobku m.in. trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 z reprezentacją narodową, czy Puchar Europy zdobyty w 1985 roku w Juventusie. Polak w tamtych czasach był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Miał fanów praktycznie w każdym zakątku globu. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył pewnego zawodnika, który ma wiele wspólnego z Bońkiem. Odpowiem wam na pytanie, kim jest Oscar Boniek Garcia. Zapraszam do oglądania. Jest to piłkarz, wielokrotny reprezentant Hondurasu i zawodnik związany z klubami Ameryki Północnej. Oscar Boniek urodził się 4 września 1984 roku w Tegucigalpie. Swoje pierwsze kroki stawiał w swoim rodzinnym mieście w klubie Olimpia. Z tym zespołem osiągnął wiele sukcesów, m.in. mistrzostwo fazy Apertura oraz dwukrotny mistrz fazy Klauzura. W Hondurasie szło mu na tyle dobrze, że zauważono go w amerykańskich klubach MLS. 27 czerwca 2012 roku Boniek trafił do Houston Dynamo, gdzie był pierwszoplanową postacią przez wiele lat. Od 1 stycznia tego roku jest bezrobotnym piłkarzem. Wróćmy jednak do kwestii Bońka. Dlaczego obywatel Hondurasu ma na drugie Boniek? Ojciec Oscara był ogromnym fanem piłki nożnej. Śledził wyniki oraz oglądał mecze, kiedy tylko miał taką możliwość. Gdy urodził mu się syn, postanowił uczcić jednego z piłkarzy. Opowiedział o tym sam Oscar w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Na serio, tata fascynował się grą Zbigniewa Bońka, ale i Jairzinho, brazylijskiego skrzydłowego. I powiedział mamie, że chce uhonorować jednego z tych piłkarzy. Ostateczny wybór pozostawił jej. Czyli jak to często w domu bywa, na końcu i tak decyduje kobieta. Mama Oscara podjęła następującą decyzję. Mama zdecydowała, że będę jednak Bońkiem, a nie Jairzinho. Po pierwsze to o wiele łatwiejsze do wymówienia, a po drugie mama też oglądała mecze i potrafiła docenić klasę. W pewnym momencie niektórzy z rodziny zaczęli zwracać się do Oscara per Zbigniew, co było bardzo zabawne i akceptowane przez Oscara. Co ciekawe, Oscar Boniek to nie jedyny Boniek w Hondurasie. Jak przyznał sam Oscar, uległ bońkowej tradycji. Jesienią 2013 roku na świat przyszły bliźniaki i im również nadał na drugie imię Boniek. Nie wahałem się ani chwili. Jeden ma więc na imię José Boniek, a drugi Jayden Boniek. A czy grają w piłkę? Coś tam kopią. Jeden woli być napastnikiem, drugi skrzydłowym. O istnieniu Oscara Bońka wie sam Zbigniew Boniek. Słyszałem o tej sympatycznej historii. Podobno jego tata był moim wielkim fanem. Do tego stopnia, że dał swojemu synowi na imię Boniek. Chłopak urodził się w 1984 roku. To rzeczywiście był dobry okres w mojej karierze. Zdobyłem wówczas z Juventusem Mistrzostwo Włoch, Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy. Historia Oscara Bońka jest niezwykle ciekawa i pokazuje, jak wiele w życiu niektórych ludzi znaczy piłka nożna. Takich przypadków jak ten na całym świecie jest z pewnością niezliczona ilość. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.